Widzowie, widzowie, mega wielka informacja! Dziecko Palionki zostało urodzone! Mamy nowego członka na Palionowie. I co prawda nie wygląda on za przyjaźnie, widzowie, ale zaraz sobie tam podejdziemy i spędzimy z nim 24 godziny. Rozumiecie to, widzowie? 24 godziny? I tak, dobrze to widzicie. Tam pisze Herobrine, ponieważ, widzowie, takie dziecko urodziło się Paliące. Czy on wygląda jak Herobrine? Zaraz wam zresztą pokażę. I tak, wygląda on trochę jak Herobrine. Zobaczcie tutaj. O, Steve mnie chyba widzi. Pójdę tam do Steve'a. Czekajcie, gdzie jest w ogóle Palionka? Steve, halo, siemanko! Ej, gdzie jest Palionka? Co się stało z Palionką? Ziku, nie ma Palionka, musiała się odpocząć. Zostawiłam je z tym barurem małym tutaj i muszę się nim zajmować, rozumiesz? Ej, zobaczcie, widzowie, dobra, to jest dziecko Palionki. Ej, słuchaj, wiesz co ja pomyślałem, Steve? Ja mam w sumie prezent dla tego dziecka, tylko czy ono śpi? Ono wygląda jakby teraz leżało, odpoczywało. Ty wiesz, masz prezent? A jaki mam, to prezent? Mam wiaderko z mlekiem. Wow, ej, dobra, on się ruszył. Ej, nie wiem dlaczego, ale się strasznie boję. Ja ci powiem, że to dziecko jest mega dziwne. Ja sam nie wiem, czego się spodziewać. Boję się go i jednocześnie się go nie boję. Nie rozumiem tego totalnie. Widzowie, zobaczcie, on jest faktycznie mały. Ała, ej, przestań mnie bić, ej, przestań mnie bić. Ej, co ty mu robisz, durniu mały? Nie bij go, ej, ale ty Steve, nie bij dziecka. Ej, dobra, uspokój się, czekaj, zamkniemy mu drzwi. Zostaw go, ty mały durniu. On nie potrafi otworzyć drzwi, nie? On chyba nie potrafi. Nie wolno być ludzi, rozumiesz? Nie potrafi otworzyć drzwi, widzisz to? Czekaj. No nie otworzy, dobrze, że nie potrafi, bo jakby potrafił. Puściłem! Ej, sorry, ej, przepraszam, przepraszam cię. Ej, zostaw mnie, ej, dobra. Nie bij go, ej, Steve, nie bijcie się. Słuchajcie, ja dzisiaj przyszedłem, żeby tutaj go popilnować, bo nie ma, jak widzę, tutaj Palionki. Steve, co ty na to, że ja z nim spędzę 24 godziny? Czy to jest w ogóle wykonalne? Co? No, 24 godziny z nim spędzić. No wiem, trudne ale zadanie. Wiecie, ale nie, no to jest nieodpowiedzialne strasznie. Jak to nieodpowiedzialne? Co ty mówisz? Przecież dam mu mleko, ale czy ty masz jakąkolwiek wiedzę na temat wychowywania dzieci? Wypij mleczko tutaj, o, no nie mam, ale przecież dziecko to jest, wiem, malutkie, takie trzeba uważać. Wypij mleczko. Pije! O, ale słodziutki, no i super, no, wypij mleczko i teraz... Ała! No i znowu mnie uważaj, pije! Bo to, dobra, to mleko daje siły, on to, może być co mega silny teraz. Zostaw mnie, Herobrine, zostaw mnie. Dobra, już nie wiem, jak na niego mówić. Wy jakoś go nazwaliście, czy mówicie po prostu na niego Herobrine? Czy mały? Ja do niego mówię Hiruś. Hiruś, nie mogę. Ej, dobra, Hiruś, posłuchaj mnie, masz się uspokoić. Ej, dobra, czy on w ogóle lubi chodzić na spacer? To jest pytanie. Hiruś, chodź tu. Dziku, nie wiem. Dziku, ja tak naprawdę o tym dziecku nie wiem nic. Ej, on po prostu całymi dniami leży. A jak wstaję, to jest jakieś nienormalne. Ja tego dziecka totalnie nie rozumiem. Czemu z nim? Ała, no i bije mnie cały czas to dziecko. Ej, dobra, ej, a pokazaliśmy mu Palionowo, jak ono wygląda? Chyba mu nie pokazałeś, no, nie? Chodź. No niby nie, ej, nie, dobra, nie bałem się tego zrobić. Hiruś, możesz je zabrać, ej, dobra. Ale to jest na twoją odpowiedzialność. Dobra, spokojnie, Steve, nic mu się nie stanie. To weź zróbmy tak, żeby cię odciążyć. Ja z nim pobędę, 24 godziny razem, tak postanowiłem. A ty bądź u siebie w domu i my przyjdziemy za chwilę, jak tylko zwiedzimy całe Palionowo. Co ty na to? No dobra, Hiruś, może być? Pasuje ci to? Oj, no uderzył mnie, chyba się zgadza. Ej, to on w ogóle nie rozmawia w ogóle. Ej, Hiruś, powiesz coś? Powiedz coś. Mówisz coś? Ej, dobra, on nic nie gada. Ej, no jaki on jest straszny, widzowie, jak on tak idzie. Ej, dobra, jednak może nie podchodzi. Nie, dobra, chodź, przecież ten mały Herobrine, ała, nic mi nie zrobi. Dobra, chodź tu, idziemy, pokażę ci całe Palionowo. Co ty na to, Hiruś? Wszystko z tobą w porządku. Ej, dobra, tylko pamiętaj, nie uciekaj, dobra? Masz nie uciekać, masz być bliziutko mnie cały czas. Patrz, tutaj jest stragan, taki... Straga, dobra, idziesz tutaj, idzie Hiruś, dobra, idzie cały czas. Tu jest Stragan, widzowie, ja się go boję. Nie wiem dlaczego ja się boję, jak on tak wygląda. Ale dobra, łap tutaj mięsko, jesteś głodny. Ała! No bije mnie cały czas, czekajcie. A jakbym mu dał łopatę, ej, chwila, a dam mu łopatę. Czekajcie, co on zrobi, ej, widzisz to, chcesz to? Ej, czekaj, może mu dam. Czy on coś, patrzcie, on się postawił, jakby to chciał. Nie, czekajcie, zrobimy wojnę na śnieżki. Czekajcie, wykopiemy parę śnieżek tutaj. Pyk, dawajcie, bierzemy mu śnieżki. Ej, on zaraz to weźmie, czekajcie, co on teraz zrobi. Może ja z nim w ogóle pójdę do Domira. Ciekawe, co on na to powie, bo nie, może lepiej chyba nie. Słuchaj, patrzcie, dam mu śnieg. Ej, co on robi? We mnie strzela. O, ty taki mądry jesteś. We mnie strzelać i bije mnie cały czas. Ej, dobra, czekajcie, widzowie, dam mu łopatę. Ej, chcesz łopatę? Hiruś, rozumiesz mnie? Pokiwaj głową, jak chcesz. Czekaj, on pokiwa głową. Ej, nie, on mnie bije. On nie kiwa nawet głową. On nie wie, co ja chyba gadam. Halo? Hiruś, czyż mnie? Ej, dobra, nie wiem, dobra, dam mu tą. Ej, widzowie, dałeś mu tą łopatę. Nie dam mu łopaty, nie ma szans. Nie, to jest zły pomysł, widzowie. Czekajcie, co bym mógł zrobić z tym dzieckiem? Spędzam z nim teraz 24 godziny. Co lubi dziecko? O, wiem gdzie. Widzowie, pójdziemy na plac zabaw. Nie na plac zabaw, tylko czekaj, chodź, Hiruś. Pójdziemy sobie do wesołego miasteczka. To jest idealny plan, widzowie, spatrzcie. Nie no, Hirusiowi się to na pewno spodoba. A to jest w ogóle słodka nazwa. Hiruś, na niego mówić, chodź tu, no nie ociągaj się, co tak wolno, ej, gdzie on jest, ej, ruchy, Hiruś, ej, czekajcie, gdzie jest Hiruś, co ty robisz, ej,
On se tu siedzi. Ty, on nie chce iść! Dobra, nie, w tej chwili masz iść. Masz iść, czekaj. Postawię mu śnieg. Może jak mu dam śniegu trochę, to on będzie chciał pójść. Chodź tu, to jest śnieg. Patrz, Hiruś. No dawaj tutaj! Chodź tu, no o, idzie za śniegiem. Czekajcie, idzie. Dawajcie. Dawajcie, no i rzuca we mnie. Oj, nie, dobrze. Dobra, trudno. Rzucam tutaj mu śnieżki, żeby za mnie poszedł. Opatrzcie. Leci, leci, chce śnieżki, ale rzuca cały czas we mnie nimi. Dlaczego ty to robisz, Hiruś? Jaki ty jesteś niemiły. Ej, dobra, nieważne, wiecie co? Ja myślę, że trzeba z nim troszeczkę się pobawić. Tutaj na przykład, chodźcie tutaj, o w tym miejscu. O, Hiruś, dawaj, wchodź na wagonik. Chcesz iść na wagonik? Hiruś, no, wchodź tu, co ty robisz? Ej, co tu pisze, czekajcie, co tu pisze. Wstęp 20 zielonych, no nie gadaj stary, że ty wiesz co to jest. Nie gadaj Hiruś, że ty wiesz co to jest 20 zielonych. No dawaj tutaj, nie, to potem zapłacę. Potem to zapłacę, to jest Yetiego, dawaj, wchodź tu. Ej, no, nie, Herobrine, chodź tu, Hiruś. No, co ty robisz? Ej, tu nie ma nic w tej skrzynce. No już, nie chcę cię bić, nie chcę cię uderzać. Dawaj tutaj, masz jaka zabawa. Nie mogę, ej, ten wagonik jest od ciebie 100 razy większy. Ty ledwo oddychasz, patrzcie na niego, widzowie. O nie, biedny, czekajcie, ja cię zatrzymam. O nie, zatrzymam cię, czekaj. O, Herobrine, o, nie, czekaj. O nie, on cały czas lata, dobra, czekaj, wyjdź z wagonika. Ej, Hiruś, wyjdź z wagonika. Ej, wyjdziesz kiedyś? Ej, halo, powiedziałem coś. No wyjdź z wagonika, ile razy mam cię uderzać tą ścieżką, dawaj, o, wyszedł. Dobra, ej, chyba się słucha mnie, albo nie. W sumie już nie mam pojęcia, dawaj teraz tutaj. Teraz, czekaj, wujek, nie wiem, czy ja jestem wujkiem. Nie wiem, kim ja jestem, w sumie, nieważne. W każdym razie, twój opiekun bzyku zaraz sprawi ci super zabawę. A nie, to w sumie nie działa, to już sprawdzaliśmy. To już nie działa, to w sensie lepiej tutaj, żebyś nie leciał jednak, Hiruś. Czekaj, co byśmy mogli zrobić? O! Mam pomysł, musiałbym się zapytać Hirusia, jak mu się to podoba. Ej, czekajcie, to mu się podoba. Ej, patrzcie, tu jest Pennywise, który ma Palion Style'a, widzicie to? Ej, ciekawe, czy mu się to spodoba. Czekajcie, jaka będzie jego reakcja? Uwaga, ej, on, co, ej, podoba, ej, nie! On to zdjął! On zdjął tą głowę! On założył! Nie! Zdejmuj to! Zdejmuj to, Hiruś! O nie, ej, widzowie, on jest tak wściekły! Widzicie go? On mnie bije! On cały czas mnie uderza! Ej, zostaw mnie! Hiruś! Powiedziałem ci coś! Nie dotykaj mnie! Odłóż tą głowę, rozumiesz? Dobra, odłożyłeś ją? Dobra, odłóż ją w tej chwili, może ją odłożyć. Dobra, tutaj, idź, no. Nie odkładaj, w tej chwili. Dobra, pięknie, odłożone. Teraz wiecie co? Ja bym chciał mu dać tylko tą. Czemu ty mnie bijesz? Zostaw mnie, nie bij mnie. Nie, wracaj tu. Nie, wiesz co, wracamy do twojego taty, bo to jest naprawdę jakaś przesada. Ej, szybko, musimy, widzowie, wracać. Nie, Hiruś, idź tu. Czekaj, ja bym jeszcze jedną rzecz, widzowie, zrobił. Ja bym przetestował mu danie jakiegoś narzędzia, na przykład o tej łopaty. Dam mu łopatę, może nie miecz, bo ja nie wiem, czy on wtedy, może on zacznie na przykład się nas słuchać, albo zacznie na przykład pracować, zbierać śnieg. No co ty robisz, Hiruś? Co to jest? Ej, czekajcie, czy on idzie za mną? Chodź tu, w tą stronę. No, nie widzi mnie, jestem za nim, tutaj, do domu. Idziemy do twojego taty. Ej, dobra, faktycznie, wiecie co? Ten Herobrine nie zachowuje się, że tak powiem, wcale normalnie. On się zachowuje dosyć, że tak powiem, no podejrzanie bym powiedział. Ale, no nieważne, nie ma to znaczenia. Może, wiecie co? Może jak on jest mały, to się tak zachowuje, a jak będzie dorosły, to się poprawi, będzie wszystko w porządku. No, już tutaj idziemy. Przez mościk, dawaj. Nie, co ty robisz? Ej, nie. Nie skacz, nie, Hiruś, co ty robisz? Nie rób tego. O nie, widzowie, ja muszę skoczyć pierwszy. Ja skaczę pierwszy i robię mu tutaj. Aaaa! Nie rób tego! Hiruś, rozumiesz to? Nie skacz, proszę cię. Nie! O nie, czy on wstanie? Ej, o matko. Ej, Hiruś, proszę cię, musisz wypłynąć. Wypływaj. Aaaa! Szybko, dobra, jest, dobra, udało mi się. Ej, dobra, ostatni raz. Nie idziemy przez ten most. Czekaj, chodź tu, Hiruś. Nie idziemy górą, idziemy dołem. Chodź tu! Nie mogę z niego. On idzie górą. Widzowie, ja się boję. Już nigdy w życiu nie wezmę go na most. O matko, jaki on jest nieposłuszny. To jest niesamowite. Dobra, idziemy z nim tutaj szybko. No nie mogę, ej, dobra, Hiruś, zachowuj się u swojego taty, dobra? Gdzie jest Palionka? Steve, jestem już tutaj, jestem z Hirusiem. Ej, dobra, masz rację, wiesz co, ten dzieciak jest tak po prostu, kurde, mega niemiły. Dobra, trzeba go zamknąć. Zmęczył się czy nie? Mam nadzieję, że się wmęczy, bo nie mam zamiaru się z nim używać. Zmęczył się, tak, chodź tu, Hiruś, Hiruś, co on robi, czekaj, on idzie. Nie, on idzie na górę, co ty robisz? Nie, wracaj tutaj, ej, panie, bardzo cię proszę, to jest... Kurde, miadu, no nie, ale czemu ty go bijesz? Nie bij go! Steve, co to jesteś za rodzic? Przestań, nie rób tego, co to ma być? Palionki nie ma, palionka nie widzi, to mogę go bić. Nie mogę, ej, naprawdę, ty jesteś tak niemiły, co to ma być? Nie, ała, ej, on mnie zaraz zabije, ja mam 3 serca, 2,5, serduszko, nie musiałem go uderzyć. Nie, ja zginę, ja naprawdę zginę zaraz, mam 1,5 życia. Ej, matko, ej, ten Hiruś, ej, to jesteś straszny, zostaw mnie. Zostaw mnie, nie, przestań, aaa, zamykam.
Nie, dobra, ej, czekaj. Weź go, daj do łóżka. Daj go do łóżka, ja nie mogę z nim więcej do być. Łóżka, dobra, już. Idzie, zamykam idzie, idź spać. Dobra, zamknij go. Uch, dobra, dobra, szybko, czekaj, zamknij drzwi, dobra, ja zamykam. Tutaj, ej, Steve, to dziecko nie jest normalne. Ej, serio, chyba usnął, rację. Dobra, nie bądźmy go, stary, po cichu, ono jest takie, nienormalne, naprawdę, Steve, co to ma być? Widzowie, wy go widzicie, patrzcie na niego, on wygląda jak normalny, piękny bobasek, nie? Ale on takim normalnym bobaskiem nie jest. On jest mega, ale to mega straszny, ja ci powiem szczerze, Steve, ja ci zazdroszczę, że ty go w ogóle tutaj opiekujesz się nim, naprawdę. Nie wiem, gdzie jest paliąka w ogóle, powiesz mi? Bo ona miała... Poszła na spacer, bo ona też już nie wytrzymywała. Na spacer, ale ja nawet na serwerze nie mamy, w trójkę jesteśmy, mi się wydaje, szczerze, że paniąka no. coś szykuje tutaj, nie wiem co, ale ja bym się bał pod jednym dachem spać z tym Herobrine'em, z tym waszym dzieckiem. Jasne, to jest twoje dziecko. Ja się boję, właśnie, ja tyle ja dobrze, Steve, miałeś wątpliwości, że to nie jest twoje dziecko, ale jednak okazało się, że to jednak twoje dziecko jest. Jak się z tym czujesz? No chyba jednak niestety jest. Powinieneś się cieszyć, prawda? Ja myślę, że też się cieszysz z tego powodu. Ała, ej, bije mnie szkielecior. O ty kurde szkielecorze, chodź tu, trzeba go rozwalić, dobra, myk. Rozwalam tego szkielecora. Wiesz co, Steve, czy ty czegoś potrzebujesz? Ja ci chyba zaraz dam mój miecz, bo naprawdę... Ja potrzebuję spokoju w tym momencie. Ej, dobra, i wiesz co, jakby cośkolwiek się stało, nie? Jakby ten Herobrine coś odwalał, to ty mi powiedz, bo naprawdę, ja wiem jak dobra. To jest. Ja z nim, powiem ci, chwilę byłem, a on mnie cały czas uderzał, cały czas mnie bił. To dziecko tak. jest takie po prostu... Ja rozwalił coś? Nie, na szczęście nie rozwalił niczego, po prostu mnie tylko no troszeczkę denerwował. Mam nadzieję, że nic nie rozwalił, bo nie, było spokojnie, lipa. Wszystko było w porządku, w miarę, tylko okay. serio. Trzeba go nauczyć zdecydowanie porządku i tej dyscypliny. Dobra, pewno. Steve, ja lecę, dzięki wielkie, fajnie, że mogę spędzić ten dzień z twoim dzieckiem, ale ja spadam, naprawdę. No mam już dosyć na dzisiaj, ja cię kręcę, widzowie, co to było? Naprawdę, mam dosyć, te dziecko jest mega agresywne i chyba mnie nie lubi, nie wiem. Nic nie powiedziało, nie potrafi w ogóle mówić, ale spędziliśmy z nim 24 godziny, a jutro, nie wiem, mam nadzieję, że nie zrobi nam tutaj nic złego i się na nas nie obrazi. No ja mu dawałem chyba wszystko, co chciał, więc nie powinien być na mnie taki zły. W każdym razie, widzowie, zostawcie łapeczkę i subskrypcję, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć!